Cześć, witam was serdecznie, jestem za Areczkiem. Widać Arka tam z tyłu i oczywiście z Dzióbkiem, z Gabi. Słuchajcie, ostatni dzień, 10 nad morzem i ostatnie poszukiwania na plaży. Troszkę wieje, ale ogólnie nie jest zimno, nie jest źle. Dzisiaj jesteśmy znowu na dzikiej plaży. Chodziliśmy po tej stronie. Teraz idziemy na to tutaj zejście takie, gdzie ludzie schodzą. No idziemy w tamtą stronę. Może się coś uda znaleźć, może nie. W sumie zawsze są sygnały, więc czas pokaże, czy uda się coś złowić, a w sumie nigdy nie wiadomo, gdzie to złotko, sreberko może leżeć, a może i więcej pieniążków. Czas pokaże. Dobra, uzbrajamy się w sprzęt i idziemy śmigać. Pogoda całkiem fajna. O, jest Areczek. Przygotowuje się. Arek! Jest Areczek. Gabi się chowa, ale jest Areczek. Słuchajcie, jak na razie szału nie ma, same śmieci. Żadnej monetki, ani nic innego. No ale za to jest morze, więc gra gitara. Tu główne wejście kończymy robić i nic nie ma. Idziemy w tamtą stronę, bo tam jeszcze nie chodziliśmy. Więc może tam coś będzie. Jak na razie nic, tam mam sygnał. Powiedziałem Markowi, żeby zobaczył, jak mu bije głęboko. A tu patrzcie na wierzchu. Ryloczek. Ekipie Brukuła. Super, że jesteś w ekipie Brukuła. Diety od Brukuła. Taki bryloczek. No wezmę, fajny całkiem. No i 5 groszy z tego dołka głębokiego. Stare, widać, że tu trochę leży. No ale sztuka to sztuka. 1992 rok. A my idziemy dalej. A tutaj ładny bunkier. Niedługo go pewnie nie będzie. Fale go zmyją. Ale jest dosyć ciekawa sztuka. Powojenne raczej będzie. Patrzcie, jeszcze drewno ma w środku. O, i patrzcie, co ja tu zobaczyłem. Ale jaja. Zobaczcie tu, jak sobie leży. Łuska od Mausera. Może to wojenny jednak bunkier. Ładny stan. 38 rok. Może ich tu więcej jest. Warto by zobaczyć. Na oko oczywiście nie grzebiąc. A w środku wygląda tak, jakieś napisy, okienka strzeleckie i widzicie, wszystko w drewnie. Fajny bunkierek, fajny. Areczek ma tam ładny, głęboki sygnał. Pogoda się zrobiła ładna. A ja, idąc sobie tu wzdłuż wydm, trafiłem znowu na bunkierek. Do tego też się da wejść, bo też już go trochę zmyło. Jeszcze ma nawet od nogi bok. Tak to wygląda. O, tam następny, fajnie. Patrzcie. Nie wiem, co to tu takie jest. To nie przejście. Dziwne. Jest jeszcze jeden bunkier. No, jest tych bunkrów tu trochę, powiem. Dookoła. Tutaj już pozostałość, połowa.
jeszcze 100. Do tego się da wejść. A kuknę, co tam jest. Jest tu takie przejście na tamtą stronę, ale widzę, że na lewo jest jeszcze boczne wejście. To już bunkry perelowskie. Za dużo ich tutaj. A tutaj taki widok mieli na całą plażę. Wszystko widzieli z tych bunkrów. Dobre miejsce obserwacyjne. Jak ja lubię takie miejsca, takie właśnie kamyczki przewiane. Patrzcie, monetka na wierzchu. Złotówka, stara złotówka. Więc dlatego poszedłem w stronę kamyczków. Fajnie. Jak na razie same śmieci, same. Areczek chodzi tam za mną. A tu patrzcie, jak pięknie nad morzem. Jakie kolory. Zresztą tu jest zawsze ładnie. Czy w zimie, czy w lecie. Ale wydaje mi się, że po sztormach jest więcej fantów. Tym bardziej, jak odkryję kamyczki. Dobra, idziemy jeszcze i będziemy wracać niedługo. Jak na razie same śmieci. A patrzcie, tu mają gniazda jaskółki. Ciekawa rzecz. Pierwszy raz coś takiego widzę. O, nawet wylatują niektóre. Ciekawe. Bardzo fajne. Ciekawe, czemu akurat w tym miejscu. Są i jaskółki, zobaczcie. Jak pilnują gniazda, podlatują blisko do mnie. Odsuwam się, nie będę im przeszkadzał. No i ostatni wypad dobiegł końca. Skończyliśmy z arkiem. W sumie nie liczyliśmy tutaj na rewelację, bo to są boczne wejścia, mało ludzi tu jest. Tym bardziej nie ma sztormu, więc nic nie podmyje, nic nie wyrzuci. Ale zawsze coś tam znaleźliśmy. Przede wszystkim przeszliśmy się po plaży. Dla zdrowia, więc super. Pogoda całkiem fajna, chociaż trochę wiało. No i coś tam się udało znaleźć, wiadomo, bardzo dużo śmieci, zresztą jak wszędzie na plaży, ale coś tam jest. Tu Simplex, tu Deus, Darek jeszcze ma, Arek jeszcze ma Vista Smart Plus i to są znaleziska Arka, trzy monetki, 10 groszy i dwie dwugroszówki. To są moje znaleziska, złotówka i 5 groszy, ten bryloczek, jakieś śledzie, łuska z bunkra, no i tyle śmieciuków. Już jest bardzo dużo tych śmieci. Te śmieci wezmę i pokażę wam na jednym filmie całe podsumowanie wszystkich rzeczy, które udało mi się przywieźć. Śmieci z plaży, monet z plaży i po prostu wszystko, co znalazłem nad morzem. Okej, wielkie dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i do następnego. Piona, cześć!